Miniony 2019 rok był dla nas wszystkich szczególny. Przypadła w nim setna rocznica powołania Policji Państwowej, na co zwracaliśmy naszą uwagę podczas wielu wydarzeń. Był to także czas ciężkiej pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na drogach. Zabezpieczyliśmy blisko 600 imprez i wydarzeń na terenie całego województwa. W styczniu szefem świętokrzyskich stróżów prawa został inspektor Paweł Dzierżak. Na mundurach kieleckich policjantów po raz pierwszy znalazły się kamery rejestrujące przebieg interwencji. Nasze wspólne działania doprowadziły do przejęcia narkotyków o wartości ponad 3 milionów złotych. W całym roku dzięki naszym działaniom zabezpieczyliśmy łącznie 370 kg zakazanych substancji o łącznej wartości ponad 10 milionów złotych. Luty. Podkomisarz Łukasz Pawian zdobył najwyższy szczyt Andów. Wejście na Aconcagua było wsparciem w zbiórce finansów na leczenie 15-letniej Moniki. I już od początku sezonu narciarskiego nasi policjanci pełnili służbę niemal na każdym ze świętokrzyskich stoków, by również tam zapewnić bezpieczeństwo. W marcu kolejną częścią wideobloga przypominaliśmy o tym, jak zachować się na miejscu wypadku. Zabezpieczyliśmy ponad 55 ton nielegalnych śmieci, a w sprawie zatrzymano 4 osoby. W ciągu roku skutecznie walczyliśmy z tym procederem. Zabezpieczyliśmy także wizytę prezydentów Polski i Węgier w ramach Dni Przyjaźni Naszych Państw. To było wzorowo wykonane zadanie. Kwiecień. Kieleccy policjanci zatrzymali 41-latka, który motorowerem przemierzał miasto, mając ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie. Nasza współpraca z pracownikami banków udaremniła liczne oszustwa metodą na wnuczka. W całym roku zatrzymaliśmy 12 osób związanych z tym procederem. Policjanci z koneckiej jednostki uratowali 84-latka z płonącego domu. Dzięki mundurowym z kieleckiego oddziału prewencji nie doszło do tzw. ustawki. Ci policjanci wielokrotnie w ciągu roku zapobiegali takim sytuacjom. W maju poznaliśmy najlepszych kryminalnych i policyjnych ratowników. Komendant Główny Policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk, gościł policjantów z Buzka-Zdroju. To oni w trakcie interwencji narazili własne życie i zdrowie, obezwładniając agresora z nożem. Szef polskiej policji osobiście pogratulował im skuteczności w działaniu. Na kieleckim stadionie odbyła się sportowa majówka, gdzie każdy mógł zobaczyć policyjny sprzęt i liczne pokazy. Odbył się również jubileuszowy mecz z okazji stulecia powołania Policji Państwowej pomiędzy drużynami świętokrzyskiej policji, a drużyną ekstraklasy Koroną Kielce. W czerwcu w licznych konkursach wyłoniliśmy najlepszego policjanta ruchu drogowego, najlepszy patrol oraz dzielnicowego roku. Wspólnie z redakcją Echa Dnia na łamach gazety przeprowadziliśmy plebiscyt do miano policjanta roku. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zajęli drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Policjant Służby Kryminalnej. Na Leśnej Polanie Wyku z odznaką ponurego uhonorowany został starszy posterunkowy Łukasz Czaja z Buskiej Komendy, który podczas interwencji skutecznie obezwładnił nożownika. Przed nadchodzącymi wakacjami po raz pierwszy zaczęła działać mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Ruszyła także kampania edukacyjna Reagując Ratujesz. W lipcu poznaliśmy zwycięzcę plebiscytu Przyjazny Dzielnicowy. W naszym województwie zaczęła działać grupa SPID skupiająca się na najbardziej niebezpiecznych kierujących na naszych drogach. Na Świętym Krzyżu odbyła się uroczystość Święta Policji. Szczególne miejsce, szczególny czas, bowiem obchody przypadały w wyjątkową setną rocznicę powołania Policji Państwowej. Z tej okazji na Kieleckim Placu Artystów zorganizowaliśmy piknik, podczas którego każdy mógł z bliska przyjrzeć się naszej pracy, zobaczyć sprzęt, jakim dysponujemy w służbie. Przygotowaliśmy także wiele pokazów. Prezydent Andrzej Duda na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie nominował na stopień generalski szefa świętokrzyskich policjantów nadinspektora Pawła Dzierżaka. Sierpień to duże sukcesy w sporcie. Sierżant sztabowy Anna Kroner ze starachowickiej jednostki była najlepsza w górskich mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym. W całym roku nasza koleżanka może pochwalić się wieloma sukcesami. Na trzecich policyjnych mistrzostwach świata rozegranych w Mediolanie zajęła 4. miejsce. Świętokrzyscy stróże prawa odnoszą sukcesy także w bieganiu, pływaniu, mamy nawet triatlonistów. Wspólnym naszym dziełem było zrealizowanie akcji 100 litrów krwi na stulecie policji. Ten cel osiągnęliśmy już w sierpniu, a łącznie w całym roku oddaliśmy ponad 160 litrów tego cennego daru. W całym roku utrzymaliśmy bardzo niski poziom wakatów, a łącznie w nasze szeregi wstąpiło w tym roku 72 funkcjonariuszy. We wrześniu po raz pierwszy w historii garnizonu świętokrzyskiego stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach objęła kobieta. Zaszczyt ten przypadł pani młodszemu inspektorowi dr Agacie Malasińskiej na Górny. W Kielcach odbyły się największe w Europie targi Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Podpisana została umowa dotycząca budowy nowej siedziby komisariatu policji w Chęcinach. W październiku poznaliśmy najlepszego dyżurnego w naszym województwie. Podczas zabezpieczenia wizyty szefów misji dyplomatycznych na Świętym Krzyżu mundurowi z komisariatu w Bodzentynie wspólnie z kolegami z kieleckiej drogówki uratowali życie turysty. Świętokrzyscy policjanci wraz z kabaretem skeczów męczących w nieco zabawny sposób opowiadali
rozmawiali o poważnej sprawie noszenia elementów odblaskowych. Przygotowali specjalny film poruszający ten problem. Otworzyliśmy kolejny policyjny obiekt. Po gruntownym remoncie oddaliśmy do użytku posterunek policji w Bielinach. Listopad w ramach akcji Znicz jak co roku zapewniliśmy porządek i bezpieczeństwo na naszych drogach. Oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej nadkomisarz Piotr Gach uratował 37-letniego desperata, który zamierzał odebrać sobie życie. Po raz pierwszy świętokrzyska drogówka wykorzystała policyjnego drona, aby z nieco innej perspektywy obserwować zachowanie uczestników ruchu drogowego. Służąc mamy swoje prawa. To nasza filmowa odpowiedź na częste ataki na funkcjonariuszy publicznych. W grudniu podsumowaliśmy naszą działalność w projekcie Świętokrzyska Koalicja Seniorów. Wspólnie z policjantami z Mazowsza zatrzymaliśmy na gorącym uczynku 3 mężczyzn odpowiedzialnych za wysadzenie i włamanie się do bankomatu. Nasz garnizon zasiliły pierwsze 4 w pełni elektryczne oznakowane radiowozy. Do świętokrzyskich policjantów trafiły także 23 samochody współfinansowane przez samorządy, a w całym roku naszą flotę wzbogaciliśmy o 75 pojazdów. Dziś cieszymy się dużym zaufaniem, za co jesteśmy wdzięczni. Z ostatnich badań wynika, że 89% mieszkańców czuje się bezpiecznie i zdecydowana większość, bo aż 75% społeczeństwa, dobrze ocenia naszą pracę. Przed nami kolejny rok wyzwań, w którym m.in. mija 30 lat od uchwalenia ustawy o policji oraz przypada 95. rocznica powołania Policji Kobiecej.